Kiedy czyta się Ewangelię, widać, że Jezus ciągle wędruje, ciągle jest w drodze. Idzie z miasta do miasta, z miejsca do miejsca, od człowieka do człowieka. I chcąc Go spotkać, chcąc spotkać Boga, trzeba mieć naprawdę sprawne nogi i czujny słuch, aby Go nie przegapić. Bo On ciągle jest w drodze i nigdy się nie zatrzymuje. Dlatego jako młody kapłan idę przez życie, pytając o Boga. Cześć Marcin, Kopela. Co tutaj porabiasz? A przyjechałem za fotelikami się rozejrzeć, chłopaka. Słuchaj, to może się przejdę z tobą, potem jakąś kawkę, no chodź, żebyśmy nie pogadali. Chodź, chodź. No i nie ma fotelików. No szkoda, nie udało się. Słuchaj, co teraz robić? Może wpadłbyś do mnie na chwilkę? Żonę poznasz, chłopaków. No właśnie. No słuchaj, a co u Ciebie? Co teraz robisz? Ja teraz pracuję w takim ośrodku młodzieżowo-powołaniowym. Z jednej strony możesz na przykład z grupą młodzieży przyjechać do nas na rekolekcje, na jakieś warsztaty, chociażby medialne, dziennikarskie. Ale też oprócz tego ośrodek zajmuje się powołaniami. Organizujemy też takie rekolekcje, dni skupienia dla osób, które chcą rozeznać swoje powołanie. I dzisiaj traktujemy to powołanie bardzo szeroko, bo zaczynamy pytać, czy proponować odpowiedź na takie pytanie, do czego w ogóle ja w życiu jestem powołany, prawda? Czyli czy chcę być mężem, czy chcę być żoną, czy chcę może być kapłanem, ale też jeszcze szerzej traktujemy tą sprawę, czyli jak wybrać taką przestrzeń życia, jak wybrać taki zawód, czy też to, co mam w życiu robić, żeby finalnie być człowiekiem szczęśliwym. Co jeszcze może piszeć u was? Co to jest za koncert? Jest to chyba czwartą rocznicę śmierci papieża graliśmy w Lubartowie na rynku. Graliśmy to? Troszkę muzykuję na gitarze. A to macie jakiś zespół, który regularnie ma próby? Wiesz co? To akurat jest przedsięwzięcie zorganizowane tak ad hoc. Po prostu skrzyknęliśmy się, kto tam miał ideę i chciał współgrać, współtworzyć to. Poza tym 100 osób, chórzystów, taka dosyć potężna akcja. Miało to być jednorazowe, okazało się, że to 2 lata trwa. I się nazywało Wielki Chór Lubartowski. Myślisz, że warto angażować ludzi świeckich w takie inicjatywy? Bez dwóch zdań odpowiem Ci bez zastanowienia nawet, że tak. Ale co zostaje po takich imprezach? To jest 80 osób, które się wcześniej nie znało. Po tych próbach, koncertach okazuje się, że my się spotykamy na tak zwanym mieście i nie pozostajemy sobie obojętni, a to już jest bardzo dużo, jeśli chodzi o wiesz, jakiekolwiek duszpasterstwo. Czyli to tworzy wspólnotę. A bez dwóch zdań. Wstąpimy na chwilkę do księdza proboszcza, do księdza Stanisława, który prowadzi nasze parafialne strony internetowe. Zobaczysz, jak to wygląda. Dobra, chętnie. I tutaj mamy hospicjum, mamy tutaj przy naszej parafii Centrum Pomocy Otoczmy Troską Życie. Księża, co to jest w ogóle za inicjatywa? To jest taka strona, na której na jednej stronie są wszystkie nasze lubartowskie parafie. I czemu ma służyć taka strona? Przede wszystkim ma pokazać taką jedność działania wszystkich parafii, bowiem na głównej stronie każdy z proboszczów może umieszczać informacje, które są ważne dla całego miasta. Ja też się tego bałem, bo nie jestem aż tak lotny w znajomości komputera, ale Marcin mi to przedstawił, powiedział tak, jak moja mama to robi, to ksiądz się też tego nauczy. Strona parafialna będzie wtedy aktualna, kiedy będzie to robił to proboszcz. A nie zajmuje to przypadkiem zbyt dużo czasu? Nie. Na początku może taką technikę trzeba po prostu zdobyć, opanować, ale później to już jest bardzo proste. Wystarczy, ja wiem, tam pół godziny w sobotę wieczorem, żeby wszystko poumieszczać.
Czyli ksiądz by generalnie zachęcał innych proboszczów. Tak. Zakładajcie strony, to dobra rzecz. Tak, i bardzo, bardzo dobre. I jeszcze jeśli jest w jakimś tam mieście 2-3 parafie, to polecam taki pomysł. Łączenie po prostu wspólnych sił. Żeby założyć rodzinę, to trzeba mieć też powołanie. Bo tak, wiesz, bo każde działanie bez powołania człowieka męczy, człowiek się w tym dusi. To musi być coś, to musi być twoja droga, droga dla ciebie. A skąd człowiek wie, że właśnie chce założyć rodzinę? Wiesz, to mogę odwrócić pytanie i zapytać, skąd ty wiesz, że chcesz być księdzem? No, jest coś takiego w człowieku, że człowiek wie po prostu. To się wie, ale no dobra. Pierwsze lata małżeństwa, to jest coś łatwego? Wiesz, to trudno nam mówić na temat pierwszych lat, bo my cały czas mamy pierwsze lata małżeństwa. To jest naszych pierwszych 7 lat małżeństwa. Na pewno to jest tak, że się spotyka dwoje różnych ludzi wychowanych w różnych rodzinach, w różnych środowiskach. No i oni muszą znaleźć wspólny język, dogadać się przede wszystkim na tej takiej płaszczyźnie ludzkiej najpierw na początku. Po prostu się ze sobą zaprzyjaźnić. No i dopiero potem jest małżeństwo. Tak to odpowiada za wychowanie do wiary chłopaków? No chyba myślę, że to nasza wspólna rola. Razem. To nie jest rola matki czy rola ojca. To my swoim życiem pokazujemy, że wierzymy, że mamy w sercu jakąś inną relację niż tylko te relacje takie, wiesz, doczesne. Pamiętasz te momenty, kiedy zaczynałeś myśleć o powołaniu, o tym, żeby wstąpić do seminarium, żeby zostać księdzem? Wiesz, to nie był jeden taki moment, w którym ja nagle dostałem olśnienia, że to teraz, nie? To był jakiś taki proces. Ja odkąd pamiętam, od 4 klasy szkoły podstawowej jakoś byłem związany z parafią, z kościołem. Należałem do Ruchu Światło Życie, jeździłem na oazy. Byłem ministrantem, potem lektorem. I to jakoś tak po prostu rosło. I urosło. Takim punktem przełomowym była jedna z oaz, na której jakoś miałem takie przemyślenia głębsze, można powiedzieć, i zdecydowałem wtedy, że idę, że to jest moja droga. A czy byli jacyś kapłani, którzy wywarli na ciebie szczególny wpływ, że zachwycili cię swoją postawą? O, tak, oczywiście, ale to byli świadkowie. Świadków się słucha zupełnie inaczej niż nauczycieli, nie? To po prostu człowiek, który swoim życiem mówił, tak, jest fajnie, kapłaństwo to jest moja droga życia, i po prostu pociągnęli mnie swoim stylem życia, sposobem pojmowania chrześcijaństwa, kościoła, parafii, drugiego człowieka. Czy ty próbowałeś się przed seminarium kogoś radzić, pytać, dopytywać, jeździłeś może na rekolekcje jakieś powołaniowe? Czy takie momenty rozeznania powołania były w twoim życiu? To nie jest tak, że ja, wiesz, byłem gdzieś, nie wiem, sobie chodziłem z piwem i nagle mówię, będę księdzem, nie? Nie, to był, tak jak powiedziałem, proces pewien, pewne rozpoznawanie, czy to jest moja droga, czy nie. Czy się radziłem? Radziłem się. Byłem na rekolekcjach powołaniowych, pallotyńskich chyba ze 2 razy. W seminarium przed samym wstąpieniem są takie krótkie rekolekcje. No było coś takiego, no ale to człowiek nie jest w stanie... To nie ma tak, że po prostu ty wiesz, że to jest to i na pewno to jest to. A czy pamiętasz taki moment, kiedy były obłóczyny? Troszkę z dzisiejszej perspektywy mogę powiedzieć, że byłem nieprzygotowany do tego, niedojrzały, bo to jest bardzo poważna sprawa, zmienić strój. To się tak wydaje, założyć tam ubranko, ale to się z tym wiąże wiele rzeczy, przede wszystkim postrzeganie przez środowisko, przez ludzi, mój stosunek do siebie.